Najbliższe 24 godziny spędzimy na jeziorze, mając przy sobie ograniczony ekwipunek, jedzenie i bez dachu nad głową. No właśnie, zacznijmy od naszego wodnego domu. Myślisz, że to jest bezpieczne? Nie mam pojęcia. Bo mamy tyle rzeczy ze sobą, że to się ledwo mieściło w aucie, a co dopiero na łódce. No zobaczymy. Kupiliśmy generalnie, widzowie, dmuchaną łódkę. Mogliśmy zrobić to na jakimś rowerku wodnym z wypożyczalni albo na jachcie. Ale mogliśmy. Ale byłoby to nudne. Bardzo nudne. Dlatego stwierdziłem, że kupienie dmuchanej łódki za kilkaset złotych będzie ciekawsze. A jest tu pompka? Nie no, ręcznie trzeba. Survival! No to będziesz dmuchał. Ty będziesz dmuchać. Nie. Nie no, jest pompka taka. Ja złożę to, a ty zrób to. Dobrze, składaj wiosła, a ja rozłożę ponton. Wygląda jak łopata, nie jak wiosło. Damy radę. Wiosło powinno być płaskie, czy nie? No nie, mogłeś no, dokupić wiosła takie profesjonalne. Ono będzie zbierać wodę fajnie. Damy radę. My utoniemy tu. Widzowie, w razie czego? Jakby ten film... A, bez sensu, bo jak ten film wlecie, znaczy, że przeżyliśmy. Małe to! No poczekaj, daj to rozłożyć. I tu może się normalnie położyć na tym. No o to chodziło, my tu będziemy spali przecież. A to nie jest tak, że cały dzień? No nie, 2-4H. Ej, nie powiedziałeś mi tego. Powiedziałem. Nie, ja nie jestem gotowa na nockę tu. Dam radę, będziemy spali. Ale nie radę. Może być, kto dłużej wytrzyma na jeziorze. Nie. Przecież my to będziemy pompować do nocy, taką pompeczką małą. Zrób to, Paweł, dobrze, żebyśmy my nie utonęli. Za mną nigdy nie utoniesz. Wydaje mi się, że z tobą właśnie są większe szanse, że utoniemy. Dzięki. A widzowie, widzicie? Mówicie, że nie trenuję. A ja trenuję. Proszę bardzo. Co ty odwołał? Weź to pomój, bo my nigdy nie będziemy z tego jeziora. Hej ma, chcesz wiedzieć, ile wyciskam? Ile? 3 dziennie. Pójście. Wydawało się to być większe. No to ma 3,5 metra rzekomo. To nie ma 3,5 metra. Może z nadmuchanym jest, jakby cała długość. A samo wnętrze ma 2,5. Ciasno będzie. Jedna osoba się zmieści. Ja mam 1,90 m. No to ma 2 metry w środku. Nie, serio, ja czuję, że to jest mało bezpieczne, Paweł. Damy radę, Olcia, nie przejmuj się, naprawdę. Wiesz, że ja nienawidzę jezior. Wiesz, że ta łódka jest 4-osobowa? Gdzie? Patrzcie, udźwig to jest 340 kg i mogą się zmieścić 3 dorosłe osoby plus jedno dziecko. No, tak na styk. No, tak mega na styk. Moi drodzy, nasza łódka już jest napompowana, jesteśmy zapakowani. Zrobię wam szybki boat tour. Od frontu mamy pokój Oli, tutaj jest część garderobowo-salonowo-kuchenna i tutaj jest mój pokój, czyli kajuta kapitana. Mam tu szybki dostęp do wioseł, mam też swoją wędkę, bo łódź nazywa się Fishman. Od dzisiaj jestem człowiek ryba i ogólnie coś czuję, że to będą fajne 24 godziny. A tak serio, to nikt tego nie przemyślał, że ta łódź jest taka mała. Nie widzieliśmy, jaki jest rozmiar, nie przemyśleliśmy znaczy, tego. 3,5 metra, to ja myślałem w głowie, że wiesz, że my i te rzeczy lajtowo. A jest ciasno. Jest ciasno, będzie ciekawie. Pierwsze wodowanie naszego Fishmana 350, ja nie mogę, a się joram. No i teraz idziesz tam na koniec. Jesteśmy już na jeziorze, czy my musimy bardziej wypływać? Idź tam. No nie, i siedzisz. Nie, ja nam nie ufam. Nie, ja się boję, Paweł. Trzymaj. Wie, jeżeli oglądacie filmy, to wiecie, że ja nienawidzę jezior. Jak zawsze jedziemy nad jezioro, czy to w rowerku wodnym, czy w czymkolwiek, to ja strasznie panikuję, więc jakby to jest norma u mnie. Trzymaj. No są ryby, no dobra, trzymaj. Jezioro są ryby? Tak, widzę, że są ryby. Dobra, jesteśmy już oficjalnie na jeziorze. Zostańmy tu. Patrzcie, już jesteśmy, o proszę bardzo, w wodzie i tak dalej. No to, po prostu zaczęliśmy challenge już. Tak, już zaczęliśmy challenge. Teraz muszę nas odepchnąć i wypływamy, nie? No nie, nie z tobą. No właśnie, muszę zamoczyć nie, chyba. Nie, weź spróbuj dwoma wiosła. Pomijmy te wiosła. Co ty tu brakujesz? Całą dupę ci widać. Dobra, blura się da. Jesteśmy na głębokiej wodzie! Wypływamy! Raczej wpływamy. Jak się pływa łódką? Wpływamy, Paweł, nie! Ej, serio, Ola, jak się pływa łódką? No nie wiem, no wiosłami tu ruszasz. Paweł, ja nie chcę podać krzaki. O, dobrze, o, dobrze. Dobra, tak się robi. Gdzie chcesz płynąć? Na Cypr? Do Chorwacji? No Malediwy. Nie ma sprawy, płyniemy. Dobra, klasa, ja się bardziej rozkładam tutaj, o. Kapitan, tu łajby. Ale zobacz, pokaż dla widza, jak jesteśmy już daleko. No, tu widzowie byliśmy, a teraz jesteśmy tu. Za jakieś 23 godziny, 40 minut trzeba będzie jeszcze tam wrócić, nie? Ej, płynie pas motorówko. Nie, Paweł, on już nie fale, on będzie tu... Cofajmy się. Paweł, serio ci mówię, bo on tu przypływa i on tu kręci łączki wokół. Będzie fajnie. Nie, nie będzie fajnie, Paweł. Są dwie motorówki, ja utoniemy. Chłop, co kołka kręci. No, nazwiewa fest. Już panie na niego krzyczały, bo były sobie na tych subach. No właśnie, co do subów. Fajnie było, jakbyście zostawili ich jak najwięcej. Dodatkowo, gdy zasubskrybujesz kanał, to żaden content cię nie ominie. A przy okazji docenisz moją pracę.
Także dziękuję. Zobaczcie, jak się poświęcamy. Spędzamy 24 godziny na jeziorze. Zostawiliśmy pieski w domu. Znaczy oczywiście nie same, są z opieką bardzo dobrą. Więc one sobie chillują bez nas, a my tutaj, zobaczcie, walczymy o przetrwanie i kręcimy się w kółko, bo tylko ja wysłuję, bo Paulus odpoczywa. Jezioro, nad którym byliśmy, jest naprawdę potężne, a naszym celem jest dopłynąć na tą oto wyspę. Także musimy pokonać kawał drogi. A póki co, po dwóch godzinach wiosłowania dopłynęliśmy tylko dotąd. Przez tą motorówkę płyniemy tak wolno, bo ona cały czas nas znosi. Aktualnie też właśnie jesteśmy na szuwarach. Stwierdziliśmy, że zatrzymamy się na jakiś czas tutaj, żeby właśnie sobie odpocząć. Ej, i te szuwary ogólnie nas blokują. No, chciałam to powiedzieć, że w ogóle się nie ruszamy, cały czas jesteśmy na nich. Możemy tak stać sobie. Spoko. Postójmy tak. Dobra. Dobra, dawaj jeść, od tego wiosłowania mi się zjeść. A co byś zjadł? Co masz? Wszystko. Mam kanapki, mam owoce, mam jogurty, mam zupkę chińską, mam słodycze, mam zdrowe słodycze. Co ty gadasz? Tyle rzeczy napakowałaś? Polka! Wow, dziękuję! Dlatego poprosiłem Olę, żeby to ogarnęła, bo ja, widzowie, to bym kupił paluszki, bułki, parówki i to by było wszystko. Zastanawiałem się przez chwilę, czy nie wziąć Maxa do tego odcinka. A w tym momencie cieszę się, że to jesteś ty. Co by ci Max ogarnął do jedzenia? McDonalda po drodze. Zjadłem sobie i potem ruszyliśmy dalej w rejs. Tak, dobrze widzicie na ekranie. Tak mniej więcej wyglądało nasze pływanie, dlatego zajmowało nam to tyle czasu. Powiem wam, że to wiosłowanie to jest fest męcząca rzecz. Płyniemy jakieś półtorej godziny, jesteśmy w 2/3 drogi do naszej wyspy. No, no nie tak. Powiem wam, że wiosłowanie z nią jest dość zabawne. Poczekaj, bo teraz ja muszę. No i cały czas się tak w kółko kręcimy, ja nie mogę. Teraz żałuję, że nie wydałem tego tysiaka więcej, żeby mieć silnik. Ty naprawdę wziąłeś skir? Skir i malinki. Najlepsze jest to, że ja w intro powiedziałem, że mam ograniczony ekwipunek, ograniczoną ilość jedzenia. No mamy ograniczoną, no zaraz niedługo się skończy. Czego ty szukasz? Fiszpan zaraz dopłynie do celu. Ej, pośpiewamy jakieś szanty. Co? Hej, hold on, na. Jak to leciało? Nie, ty wiosłuj. A ja się zdrzemnę. Ej, ale jesteśmy coraz bliżej ogólnie. Masz jakieś patona tam jeszcze? Pokażę ci to swoje oparcie. To jest Wipe All Inclusive, tu jest wszystko. O, dziewczyno. Albo to. Bueno, bo my prawie do Buenos Aires dopłynęliśmy. Ale Bueno będzie mi bardziej serce boleć, że jesz. Chcesz połówkę? Nie. Ty nie jesz takich rzeczy? Nie, bo moja trenerka ogląda pewnie film. W sensie jej córka. Cześć. Bo potem pójdę na trening i będę miała przerąbane. A poza kamerą ci dam. Nie. Dobra, wyłączam. Dopływamy właśnie na wyspę, która jest tuż za mną. Jestem mega ciekaw, co tam jest. Małpy. A co, wyjdziesz z łódki, przegrasz challenge i tam będziesz? Weź lepiej wiosły, dobra? Najlepsze jest to, że jak teraz się sama pokucę, to i tak nie będzie mogła zrobić tego, co zwykle, czyli wyjść. No bo jest skazana na mnie. Dopływamy, ale tu nic nie ma, ale lipa. Tak naprawdę to jest kilka drzew tylko. Moi rodzice jak mieli dom nad jeziorem i tam była wyspa, to ludzie tam normalnie mieli domki w ten, przewiezione zimą. Ale tu jest malutka. Liczyłem, że tu też jest jakaś cywilizacja, bo nad Jeziorem Ostrzyckim w zimę, jak był lód, ludzie przewieźli domki holenderskie normalnie lodem na taką wyspę na środku i normalnie latem sobie na niej mieszkali. Myślałem, że tu też tak jest, a tu nic nie ma. Same robactwo. No właśnie, odpływamy, bo jest dużo robaków. Odpływamy i ja bym zjadł ciepły posiłek. Chodźmy bliżej brzegu i tam zróbmy jedzenie. Dopłynęliśmy sobie do brzegu, żeby tutaj na spokojnie zjeść. Nasz specjał to jest pasta bolognese. Jest to jakaś racja żywnościowa. Nie wygląda to źle. Chociaż my chyba, jak nagrywaliśmy 2-4H w lesie, jedliśmy coś z tych racji żywnościowych. I to chyba było niezjadliwe. No ale spróbujmy, no co? Jak to się robi? A, ty to zalewasz! My tylko w garnku wodę musimy podgrzać. A mamy zwykłą wodę, czy tylko smakową? No nie mów. Z jeziora weźmiemy najwyżej. O, jest. 280 ml, czyli pół butelki. Kurde, ciasto na tym kajaku. To nasze łódce. Kajak, to jest łódka. A był też taki w sklepie duży kajak, nie? Myśleliśmy o nim. Był duży kajak, ale było też, teraz widzicie na ekranie screena, była taka wyspa. I to też było takie porządne, tylko kosztowało 1600 zł i niestety nie było tego na miejscu. Tak, no bo potrzebowaliśmy na miejscu. Tak, tak to bym to kupił. Prędzej to niż silnik spalinowy na pewno, bo to byłby fajny bajer. Śmiesznie by się na tym spędzało 2-4H. Gotujemy na tym wodę sobie, normalnie tutaj. Postawię nasz garnuszek i tyle. I grzejemy. Nie róbcie tego w domu. Znaczy w domu róbcie właśnie, na kuchence gazowej. Nie róbcie tego tak jak my, na łódce. Mmm,
temu. No a poczekaj, daj się temu zrobić. Ja wiem, ale tylko sos musiałam wylitać. Wiesz jak smakuje? Jak? Jak gorący taki kubek. No to nic. No, dobra, i teraz to zostawiamy na 5-8 minut. W tym czasie wpłyniemy sobie na wodę. Aha, jedzonko gotowe. I powiem szczerze, że nie wygląda to jakoś apetycznie. Bardzo dużo jest mięsa. Nie jest najgorsze. Po wyglądzie i po tym, jak to w ogóle wyglądało przed zalaniem, spodziewałam się, że będzie dużo, dużo gorsze, ale jest całkiem spoko, posmakuj sobie. Jak coś w Decathlonie możecie to kupić, nie? Jakbyście potrzebowali gdzieś kiedyś. Faktycznie jakoś super apetycznie to nie wygląda. Ale smakuje dobrze. Ogólnie widzę, dzisiejszy odcinek jest mega luźny. Wiecie, no nie mamy zbyt wielu rzeczy do robienia na jeziorze. Dlatego stwierdziłem, że będzie to idealne miejsce, żeby chwilę z wami porozmawiać i odpowiedzieć wam na kilka nurtujących was pytań. Bo widzę ostatnio sporo komentarzy pod filmami, czy sporo wiadomości na Instagramie. Dlatego też zrobimy sobie jeszcze takiego szybkiego 4-5 pytaniowego Q&A. Właśnie w tym momencie. Zuzia pyta, czy będzie więcej vlogów. Vlogowy content dalej robimy, są głównie teraz na Oli kanale. Ale też chciałbym tutaj właśnie się troszkę wypowiedzieć o kontencie. Pod poprzednim filmem widziałem masę komentarzy, że to co teraz robię, troszkę mniej wam się podoba niż kiedyś. I mam straszny problem w głowie, bo z jednej strony jak robiłem odcinki typu największa miska, typu zgadnij co jest w pudełku i tak dalej, to pisaliście mi, że jesteście tym przejedzeni i chcielibyście jakieś takie porządniejsze, mocniejsze filmy. A teraz z kolei jak przestałem to robić i zacząłem robić takie dłuższe filmy, bardziej angażujące, wiecie, chociażby ostatnio latałem po 5 krajach i to było tylko na jednym filmie, czy żyłem 7 dni trybem nocnym, czy chociażby przeżyłem 100 dni właśnie w Minecrafcie na VR-ze, to są filmy, które nagrywa się masę czasu i jeszcze większą masę czasu się montuje. I naprawdę zrobienie takiego jednego filmu montażowo zajmuje 15-20 godzin, nagrywkowo czasem 7 dni. A jednak piszecie komentarze, że wolelibyście miski. I nie wiem co robić. Jakby serio jestem zmieszany. Chciałbym robić fajne rzeczy, a czasem mam wrażenie, że jak robię fajne rzeczy i się staram, to wychodzi gorzej. Także co do vlogów, na pewno u mnie co jakiś czas, tak jak teraz, no tam raz na miesiąc, dwa jakiś vlog się pojawi, ale vlogi będą głównie u Oli, a u mnie na kanale będę się starał robić tak, żeby było lepiej. Czytam wasze komentarze na bieżąco i będę starał się dopasowywać do tego tak, żeby mi się fajnie robiło tego YouTube'a, ale żeby jednocześnie wam się go fajnie oglądało. Wow! Wow. To było blisko wody! Stanęło. Chciałam powiedzieć, że możecie dodać w komentarzu, co najbardziej lubicie oglądać Pawła na kanale, żeby po prostu nam było łatwiej wymyślić jakieś filmy do Pawła. Tak jest. A co do starego kontentu, to następnym filmem was zaskoczę. Będziecie zadowoleni. Czy będziesz miał na nowo loczki? Jak widzicie, zapuszczam włosy i tak mam w planach zrobić sobie trwałą z powrotem. To jest chyba fryzura, która najbardziej mi się u mnie podobała. I myślę, że tak wrzesień, październik będę mógł już je zrobić. Nawet Paweł każe mi nakładać sobie wcierki na porost włosów, żeby szybciej porosły włosy. To fakt, bo już chciałem te loki. Przeprowadzacie się do domu czy do większego mieszkania? Mogę wam już oficjalnie powiedzieć, że do domu. Co więcej, możecie nawet zobaczyć do jakiego domu. U Oli na kanale wleciał film, gdzie oprowadziliśmy was po naszym nowym domku. Także zapraszam na Oli kanał. Czy będziesz robił formę razem z Olą? Oli udało już się zebrać motywację i faktycznie bierze się za siebie. U mnie natomiast trochę gorzej, ale niedługo pewnie tak. Co do formy, to mój wspaniały bolonezik stygnie. To na tyle, jeżeli chodzi o pytanka. Ja teraz sobie z powrotem zajadam. Następne 2 godzinki dryfowaliśmy sobie z prądem wody, rozmawialiśmy, jedliśmy i generalnie spędziliśmy razem miło czas. Przepłynęliśmy już praktycznie całe jezioro, documowaliśmy do plaży, przy której będziemy spać. Stwierdziłem, że będzie to idealny punkt, bo po pierwsze fale niosą nas w tą stronę, po drugie jest tutaj bardzo długo płytko, także cokolwiek by się nie działo, będziemy mieli płyciutko, także raczej powinno być bezpiecznie. Ogólnie jest już prawie 21 i ja osobiście jestem fest zmęczony. Jakby mimo wszystko to, że jesteśmy na świeżym powietrzu, na wodzie, że machamy wiosłami, strasznie wykańcza. Też jesteś zmęczona? Może nie, że zmęczona, taka wykończona. Wykończona. No? Ja tak samo, ja też jestem wykończony. Dopłyniemy teraz do brzegu i poszukamy jakiegoś punktu, żeby przywieźć naszą łódkę. O, czuję pod tyłkiem ląd. Tak? Coś i piasek, no. 2-4H w jeziorze. Na jeziorze. Na jeziorze, w jeziorze, na jeziorze. Czyli jak ja stanę teraz tu nogą, to dalej jestem na jeziorze. Teoretycznie tak. No właśnie, no jakby no nie musimy być na łódce, my możemy sobie pływać, możemy sobie być po prostu na jeziorze. Dopóki nie możesz wyjść poza obszar no wody. Nie, dopóki dotykam wodę, to jestem na jeziorze. No ale musimy się jakoś przyczepić, nie? No musimy się jakoś przyczepić, no nie oszukujmy się, no tak. O, ciepła woda! Tak? No, ciepłutka. Uj, gorąca! No, gorąca fest. A fajnie rozpustować nogi. Powiem ci, że ja chyba i tak nie dam rady nas przyczepić do tego drzewa. Ja nie wyjdę poza obszar jakby jeziora, nie? Tu jest granica, którą nie mogę przekroczyć. To weź ją po prostu, nie przyczepiajmy się. Ale Ola, tu jest kamień jakiś. Trzyma nas. No, ale ja w ogóle, ja jestem na piasku już. Ja wiem, że jesteś na piasku, ale już to zacznę. Trzyma nas.
No git. Jakby nie ma opcji, żebyśmy odpłynęli. Teraz trzeba będzie to jakoś sensownie ogarnąć, żebyśmy leżeli, nie? No plecak ze sprzętem pod głowę. No tak, to trzeba. Sprzęt. Tu jest szerzej niż tam chyba, więc tu będziemy mieć głowę, tam stopy. A będziemy tak obok siebie spać? No musimy, inaczej się nie zmieścimy. Chyba, nie... że... Naprzeciwko? Chyba, że naprzeciwko siebie, tak ten. No albo naprzeciwko siebie, albo obok. Spróbujmy obok, ja bym się z tobą przytulił, bo to będzie tak fajnie ciasto. Przytulnie. No będzie cieplej. Będzie nam cieplej, no dokładnie tak. O! Jest. Ej, jest klasa! Możemy tak spać! Tylko niżej głowy, no bo teraz... Tak, mamy za wysoko, ale słodko. No i przytuliłem się, dzisiaj będzie ciepełko, ja jeszcze założę kurtkę, nałożymy na siebie kot i będzie git. No i klasa, i dobrze, że z tobą przyjechałem tu, a nie z Maxem, serio. No byście tak nie leżeli. Z Maxem bym tak nie leżał. Chociaż może... Nadzieję. Wybiła już 22, ja mam fest zjazd, także kładziemy się spać. Pod głową mamy plecak ze sprzętem. Tak jak tam ktoś coś ukradnie, to nic się złego nie stanie. I jest pod nami piasek, więc jesteśmy w sumie tak bezpiecznie usytuowani. Tak jest. Jakby się w nocy coś działo, to będę wam dawał znać. A tak to idziemy spać. Chyba mnie nie widać. Nie, nie widać mnie. Czekajcie. Rozjaśnię ekran. Nagrywam Instagramem, bo tu jest lampa fleszowa na przednim aparacie. Jest 3:15 i tylko szybko info dla was. Jest ciepło. To tylko tyle chciałem powiedzieć. Jest serio wygodnie. Takie szybkie info, idę dalej spać. Zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał. A nam jest ciepło dzięki temu, że się przytulaskamy. Jesteśmy prawie na sobie. I jest fajnie. W domu zwyczaj śpimy na dwóch końcach łóżka. Miałem iść spać już, idę spać dalej, pa pa pa. Dzień dobry, mamy 8:20, czyli zostało nam nieco ponad 1,5 godziny na jeziorze. Ola jeszcze śpi, ja natomiast, jak widzicie, wstałem. Powiem wam, że nie spało się źle, było naprawdę przyjemnie. Z tobą jak się śpi? Zimno. Zimno? Było, teraz już nie. Okej, no to mi było git. Było zimno w nocy, no. Ale game changerem były moje grube skiety. Bo gdyby nie one, to bym zamarzła. Dobra, odsumowujemy się, wodujemy, bo ja mam jeszcze połowę rybki. W ogóle widzę, patrzcie jaka jest mgła. Jak to fajnie wygląda, jak na tej tafli jeziora ta mgła płynie. W sensie tak leci. No tak. No nie, jest mega spokojna woda. No. Także idealna na rybki. O nie, muszę wyjść z łódki, żeby to odsumować. Ty, ale nie jest zimna ta woda, jest ciepła nawet. Jest. No dobra, co, ruszamy, nie? Aha, fajnie, ciepło. Postanowiłem wypłynąć na głęboką wodę, żeby połowić sobie trochę ryby. W międzyczasie Ola wstała. Fajnie tu. Przyjemnie, nie? No. Poluję nam na śniadanie. Sushi robimy. Tak. Zjedliśmy oboje śniadanie i finalnie niestety nie udało mi się nic złowić, bo nadszedł czas, by wyjść z naszej łodzi. Oh. Uwaga, pierwsze dotknięcie lądu. Idziesz? Nie chce mi się. No powiem wam, że poranek to była najpiękniejsza część tego filmu. Dziękuję, że wzięłaś ze mną udział, że wystąpiłaś tutaj. Dziękuję, że spędziliśmy sobie razem czas, było fajnie. Było fajnie, fajnie też by było, jakbyście zeszli na dół zasubskrybować ten kanał. Zapraszam na Oli kanał i widzimy się już niebawem. Zostawcie lajka. Pa, pa. Cześć.